Kolejny dzień zmagań z tym oto niemieckim bizonem. Witam Was w kolejnym odcinku i będziemy dzisiaj demontować pompę wody oraz chłodnicę. Pierwsze co? Idzie na ogień. O, pomału. O, otwieram maseczkę, ale maska idzie aż na dół, kurde, żeby to się coś tu nie stało. Ja chyba ją podeprę w jakiś tutaj sposób, bo się boję. Właśnie tutaj poprzedni właściciel Artur mówił, że do poduszki są chyba trzaśnięte i muszę zobaczyć, bo jakby tu można było powiedzieć, te poduszki muszą być w bardzo dobrym stanie, bo jak wiecie, napęd jest przenoszony nie na sztywno, tylko poprzez paski, które się naciąga i takie tam straty pierdaty. No i to powinno być wszystko sztywne. Jest i kolejne osłony, wszystko do zlepowania. Muszę o tych pindolków pokupować trochę. Zobacz, wszystko tu jest. Muszę takie te wszystkie gumy. Muszę wziąć na wzór i podjadę do Somonina. Będę musiał dokupić te wszystkie gumy. Ale tu ten fartuch, jak to jest tutaj przymocowane. Ale wieje, kurde, chyba będzie padać. Także co, ja tu zdejmuję to i widzimy się już za chwilę. Tutaj parę słów na temat tych tu dwóch podłóg. Ta podłoga będzie regenerowana, będę ją sam regenerował. Psina przyszła, Moli przyszedł, Czarnuch. Będę ją sam regenerował, tylko nie wiem, czy to tu wypiaskować, czy tylko wyczyścić i wymalować. Tutaj właśnie te górne będą wywalone. Będę całej dorabiał z nowa, z grubszej blachy, z jakiejś półtorówki albo dwójki. Mam nawet podoginantę, którą muszę dociąć. Następnie co? Do tego tu miejsca będę tą całą blachę wywalał. Będzie spawana nowa. Tutaj blacha. Boczne fartuchy też nowe tutaj, też muszę roznitować. I takie ładne tutaj będą wkręcone. Tam już jakiś był kawałeczek dany. I to zobaczcie, to wszystko jest porwane. A myślę, że jak to już będzie zrobione tak ładnie, to ten kombajn będzie cudownie nam się sprawował. Tu te boczne gumy są w porządku. Tutaj nie ma chyba co ruszać. Albo może. A może też je wymienię. Za jednym razem to, kurde, to jest jedna robota. Grosze, a one też już są trochę stare. O, tu jest coś podkładane. Także muszę pomierzyć co i jak. I podjadę do Somonina. I to wszystko tutaj od nich wezmę. Tak więc powinno to wszystko działać. Ale jest jaki pas? 4,5 cm, może być nawet 5 cm. Ten tu ma jakieś 7. Tak? Nie, ten ma 6,5. Ale 7 też by zgrało. Tak więc biorę się za wykręcanie chłodnicy, bo chyba lunie. Tak się trochę zbiera, a jest strasznie parno. 2 dni temu coś popadało, ale by się przydało jeszcze. To jest ogólnie wszystko kropla w morzu. Chłodnica już wyjęta, ale ona raczej jest warta tyle, ile waży, a z niej wylało się takie coś. Widzicie? Taki jakaś breja. Jest to cała zgnita od dołu. Tu już było coś klejone. I tu jest uszkodzenie. Tak sobie jeszcze myślałem, żeby to naprawić, ale ona jest cała rozpadnięta. Rozpadła. Tutaj tak samo. Tu jest chyba kranik. To wszystko tu zaklejone. Więc najbezpieczniejszym wariantem jest kupić po prostu taką nową chłodnicę i wtedy to będzie trzymać. Tak więc trzeba będzie wszystko zamówić i to wtedy powinno trzymać. A jeszcze tutaj teraz pompa wody praktycznie już cała jest luźna. Jeszcze tutaj raz, dwie i tutaj te dwie u góry śruby. I ona powinna też zejść, ale słychać ją. Także zaraz ją wyjmę i zobaczymy, jak to tu wygląda. Od góry dwie śruby. Jeszcze raz, dwa, te dwie. I powinno zejść całe. Tam leży przewód. Ten do chłodnicy jest cały, też wsparciały. Trzeba dobrać takie kolana. Czy jedno kolano i jedną rurę prostą. Te tu są już wymienione, ładne, mocne, takie wzmocnione. Tu już wyjdzie. Ciach.
Dobra, to tu. O Jezus, baterii nie ma. Baterie wszystkie na budowie są. O. Dobra. Tak. O. Teraz młoteczkiem lekko stukamy. Kurde, drabina by się przydała. Muszę przejść z budowy drabiny. A coś tu jest. O, tu jest jeszcze jedna. Pod pajęczyną. Ale śruby, zobaczcie, tyle lat, a to wszystko jak nowe. Kiedyś to potrafili zrobić. Mało to na bok. To tu. Jest wychechłane. No i ten element jest do wymiany. No i chwilę nieuwagi, robota dalej się przesuwa naprzód, chłodnicy już widzieliście. Ale teraz tak, wszystkie paski, które wydawały mi się podejrzane, zostaną wymienione. Teraz dosłownie jest to godzina, dwie dłużej. A podczas dni to będzie pół dnia, bo i cały dzień, żeby do tego się dobrać. A teraz jest fajny dostęp, dlatego zapadła decyzja, żeby wszystkie paski, które wyglądają podobnie jak ten, zostały wymienione. Będzie to gwarantować bezawaryjną pracę. Wszystkie łożyska będą przesmarowane, wszystkie rolki posprawdzane i wtedy to naprawdę będzie żyło. I mam nadzieję, że te żniwa przebiegną bez awarii i będzie git. Taką mam nadzieję. A jak będzie, to się okaże. Chwila później znajduję się w sklepie. Właśnie mówiliście, że długo nie było nic ze sklepu, żadnego materiału. A właśnie mamy tutaj dwóch kandydatów do zwycięstwa w klasie konsul. To jest stara chłodnica, to jest od 80 chłodnica, a to jest od MTZ-a. Od MTZ-a. I od MTZ-a wygląda najbardziej zbliżona jest do tej budowy. Te tu dwa kanały są praktycznie tak samo jak w tej chłodnicy. Tutaj by trzeba było tylko przerobić to mocowanie, żeby było niżej, tak jak tu jest. Albo tu nawet płaskownik by wspawał. Tutaj poobcinał to i płaskownik spawać tak jak tu jest. I ten cały płaskownik tu wpierdzielić. Nie? To jest. I to by było git. To by było git. Tutaj już wszystkie uszy są też. To wszystko było na miejscu. Wszystko. Jeszcze nawet pompa wody już jest na ladzie. Także szałmacicy, jeżeli wam się pali koło dupy i jakieś sprzęty się rozwalą, nie? Łukasz? Jeżeli części trzeba, no to wali do... Wszystko jest. Wszystko, widzicie, no dosłownie jak wszystko. To dopasujemy. To dopasujemy, coś zawsze idzie wyczarować. I przede wszystkim ile ona kosztuje? 869 zł. 869 zł, nówka sztuka, chłodnica. I przede wszystkim jeszcze co? Powierzchnia chłodzenia. Ona jest praktycznie dwa razy grubsza jak ta. A tutaj jest wentylator. On jest, ten wentylator jest, wiesz, on jest z boku, nie? Także tu jest pole do manewru jak cholera. Motowanie to masz kieszeń, nie? No. Tylko, że tam on tutaj, ona wchodzi w taką kieszeń. Ale to by nawet może by obszedł. Resztę Kazik dorobi. Ja to chyba coś dorobię, bo jeżeli ja mam przepłacać jakieś 2000 albo 3 dać na nową chłodnicę, albo starego kapcia kupować, który wygląda w podobny stanie jak ten, to już to jest bez sensu, nie? No. Tak szczerze, taka prawda, bo jak masz dać 3000, a tu masz za 1000 zł i nową i... No. Jak to się mówi... Jest elegancko, przede wszystkim te przepływy mnie tutaj. Tutaj o, zobaczcie, tak zwróćcie uwagę na to, jak będzie patrzeć. Zobaczcie, tu jest... To jest właśnie tanie chłodnice, o, tutaj tylko palec wejdzie, bo jest ograniczony przepływ, niestety. No to trzeba zwracać uwagę, to co pakujemy, nie? Tak jest. Tu już kolejne części przygotowane, tak jak i fartuchy tutaj są. O, tutaj fartuchy. Pompa wody. Tych czeskich? Tak, czeskie są dobre. Czeskie są dobre. Pompa wody leżała sobie na półeczce, czekała na mnie. O, tu jest stara, która leciała, a tutaj na półeczce przygotowana już noweczka, która będzie zamontowana. Tomasz, tu już pisze. Oczywiście. Ty, ale żeś masz na mi już napisany tego, kurde, i znowu do płacenia będzie tysiące. Będzie. Dobra, to. Jeszcze do tego... Ojej! Jeszcze tylko ramię i jeszcze idziemy poszukać podłogę do podsiewacza tą z metra, nie? I będzie wszystko.
Idziemy teraz do a jeszcze te węże, ty, Tomasz. Na ten, na tą... Tu właśnie, zobacz, tutaj zapomniałem o tych wężach. Kolano już dopasowałem, to jedno. A nie wiem, czy to pokazywałem, co się tutaj działo z tym jednym, oto tutaj kolano, to jest to jedno, to od filtra. Jeszcze filtr powietrza suchy, bo tam będzie suchy, będzie ten mokry wywalony. To później, za co tu się stało? Ojej. To ktoś taśmą zataśmował i z przekroju 70 mm zrobiło się 20 i jeszcze podciśnienie zassało, jakby brudny filtr zassało i dosłownie nie było w ogóle przepływu. Tylko wiesz co, Tomek? No, to by miał 70. Jo, to jest to? To by było, nie? Jo. No i widzicie. Skrócił? To by się skróciło i resztę wyrzuciło, nie? To jest do wyboru do koloru. Silikonowych chcesz, nie? Takie tuningowe trochę. No. Myślisz, to by działało? Plus 5 koni by było. Myślę, to by ale ty zobacz, ty Tomasz. Ale zobacz tutaj, o takie tuning. A to jest to redukcja. Z redukcją. To jest z redukcją. Ale jest naprawdę tego tutaj. Nawet pod takim kątem. Ktoś wow. Potrzebuje. Też mamy. Ty a może. Kto wie, czy takiego nie będę potrzebował? Czy takiej średnicy będzie? No to jeszcze zobaczymy. Najpierw trzeba zobaczyć. 60, trzeba zobaczyć jeszcze ten filtr, jaki tam filtr będzie i jak ja go zamontuję. Bo może będzie tak, że w ogóle tej rury nie będę montował, ale będę chciał ją zamontować, żeby ona była na sztuczce. Te dwa kolana bierzemy, no? Te dwa na razie bierzemy i kawałek będzie trzeba uciąć, kawałek rury prostej do tego tu elementu. Zobacz, co to jest. To wszystko tu sparciałe. O, to już z metra. Zobacz, co tu jest. To wszystko popiękane. Dobra, i z metra jeszcze obetniemy, czekaj, bo tu jeszcze gdzieś jeszcze jeden kawałek mały leżał, nie? Także idziemy Tomasz dalej. Tyłka, o. To do wody się nada? Tak jest. Te są do wody, do wszystkiego. Tylko to są metrowe odcinki, nie? Tak, ale to jest silikonowe, jest wzmacniane. Bo to jest masz tym płótnem wzmacnianym. No. One są mocniejsze. Dobra. Albo te czarne zwykłe. Te czarne chyba, co? Tu no. Są jakieś. A tu macie, o. A tu to? To jest to? 40. To będzie mniejsze. Ile? Tu jest jakaś. A tu ta, zobacz. To będzie to. No ja to będzie. To będzie to, nie? A nie masz jakiegoś krótszego odcinka, żeby tego nie ciąć? Czekaj, tu jest. O, zobacz, tu jest krótki odcinek. Może prawie nawet to wyda. Ile? 50. No i widzisz. Tu masz jeden, a tu jest drugi. O, i widzisz, i te wszystkie sztyki mi wystarczą. No. Takie sztyki mi wystarczą. Tu jest o. Tu jest jeden. O. I drugi będzie ten z tego cienny. I to będzie ten trzeci, nie? To jest tak. I jeszcze idziemy, poczekaj, podłoga podsiewacza. Filtr. I co jeszcze? Podłoga. A jeszcze to wahadło. To idziemy jeszcze na kombajn zobaczyć. Jest tu naprawdę ten magazyn, tu się ciągnął nieskończoność. Kurde. Gdzie to tu jest? Tam chyba, nie? Tam my byliśmy. Tam byliśmy. Tak więc tutaj jest. Tu jest co? Cały klas, nie? Tu jest klas, tu są do wyboru do koloru wszystkie części. Praktycznie. Tu jest ta podłoga. U góry. Czekaj, to jak my ją ściągniemy? No spoko, damy radę teraz. O. Tutaj mamy ramię. Tu masz tylko ramię. Dobra, ramię jest. Teraz jeszcze tylko tą podłogę trzeba ściągnąć. Przypomniało mi się jeszcze o listwach do headeru, te prowadzące łańcuch. I zobaczcie, też są tutaj praktycznie na miejscu. Muszę 3 wziąć, ale są bukowe listwy. Tomek, masz ten zeszyt, bo trzeba pisać dalej. Raz, dwa, trzy. Trzy bukowe listewki. Ja to by nawet stolarz zrobił, ale jak już są oryginalne, to niech są. Ciekawe. Tak jak widzicie, wszystko jest. Tylko trzeba dobrze szukać. Tutaj jeszcze ani razu nie byliście. Ja tu byłem już dużo razy. A tu jest taki dział bardziej mniej chodliwych części, ale wszystkie są. Teraz co mieszkamy? Filtr suchy. I tutaj, tu są zazwyczaj wszystkie zachodnie filtry, zachodnie części, tu są różne pompy. Wody, tutaj właśnie ta pompa leżała. Także widzicie, każdego rodzaju, chociaż po jednej jest pompie, zawsze po to, żeby taki gość jak ja przyjedzie i może sobie wziąć pompę. O, jakby ktoś szukał na przykład przewodów różnych wtryskowych, to tu są takie, można powiedzieć, uniwersalne, które można wykorzystać.
I teraz co? Jest? Oczywiście. Pokaż. No. Proszę bardzo. I to będzie to. On filtr, będzie... filtr suchy. I teraz będzie oddychał, co? Tylko teraz tak, jak on jest mocowany, trzeba jakąś opaskę czy coś, nie? No to by trzeba coś dorobić. Taką opaskę i tyle. Najlepiej. To się dorobi. Tam jest mocowanie, albo z tego starego filtra zrobię taką opaskę, tam mocowanie całe. I on jest tak mocowany. I tutaj, tutaj czapeczka. Tą czapeczkę z tego starego wezmę, tą do góry tutaj. Można też. Tutaj ten, a tutaj ssanie, nie? Nawet nic nie trzeba. Nie no, ale tu o, że do góry, że też nie walił, no, nie? No. A tutaj ssanie, musimy przymierzyć, czy to będzie pasować, ale powinno pasować, nie? Pięknie, to będzie wtedy piękna robota. I raz dziennie go wyczyścić, przedmucha się i jest gitara, nie? Tak. A nie, że tam wszystko jest syf, brud i ubóstwo. Także teraz już wszystko jest. I takim właśnie miłym akcentem będę kończył ten odcinek. Jeżeli widzicie, szukacie jakiejkolwiek części do kombajnów, maszyn uprawowych, ciągników i wiele innych rzeczy, to Somonino, Siemienna i tutaj wszystko znajdziecie. Za te fajne części, które są naprawdę no dosłownie od ręki. No ja się nawet zdziwiłem, bo myślałem, że pompa będzie na zamówienie czy cokolwiek. To postanowiłem, że tutaj też trochę małe lokowanie zrobię, bo zasługuję na to. A że tyle lat już współpracujemy i widzicie, to współpraca cały czas się rozwija, to też skorzystajcie z tego i nie pożałujecie. Także jeżeli coś, to zapraszamy ja oraz ten cały tutaj zespół tego sklepu na zakupy. Bo żniwa tutaj zawsze są też dyżury, więc są telefony, dzwonić, tutaj naprawdę można się zawsze dogadać. A ja kończę już ten odcinek, a w następnym odcinku już będziemy wszystko montować i tyle. Także trzymajcie się, dzięki, cześć.